Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Moi drodzy, mamy aktualizację 1.8.7, w której zmienili coś prawdopodobnie na strefie multiplayer, poprawili kilka błędów związane z lutowaniem itemów oraz zwiększyli możliwość zdobycia skilla, aby móc jeździć na choperze. Więc teraz bez zbędnego przedłużania zostawiamy wszyscy łapeczki w górę i zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, standardowo zaczniemy sobie od karmienia piesów. Sprawdźmy, co my tutaj w ogóle mamy. Weźmy sobie kilka broni, bo będą nam one potrzebne. Wykonamy sobie jeszcze dzisiaj restopa, jeżeli nam się pojawi. No i floppy with the coordination, ponieważ posiadam gdzieś tutaj dyskietkę. Jest dyskieteczka, stejki są. Mamy do otwarcia kolejną skrzyneczkę. Papi, Simba, Brown. Okej, wyślijmy go do naszego końca. Weźmy ze sobą jeszcze puszeczki, w razie czego chyba nam się przydadzą. Jakaś broń ręczna, Glock, bandaże mamy, 17 tych apteczek i 20 tych. Dobrze, nakarmy pieski, bo dawno nie byłem, a one z pewnością są głodne. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. 23 godziny, tutaj zostało 6 godzin, spoko. No niestety troszeczkę trzeba będzie jeszcze poczekać. Ile ja mam w ogóle monet? 240. Dobra, skipnęliśmy sobie zakochanego. Zmniejsza nam zapotrzebowanie na jedzenie o 3%, tak? Coś takiego. Zakochany, bardzo fajny piesek. Sprawdźmy, co my tutaj w ogóle mamy w naszym sejfie, że tak powiem. Skars użyty. Aha, do recyklera byśmy się przeszli. Przejdźmy się do recyklera, wsadźmy tam skarito. Zobaczymy, co z niego pozyskamy. Recykler. Aha, tutaj nam się przerabia shotgun, ale wsadzimy sobie tutaj do skrzyneczki skara, żebym pamiętał, że mam go przerobić. Dobra, kod do bunkru alfa. O, było coś. A to dealer, dealera też sobie zaakceptujemy. No i sprawdźmy teraz kod do bunkru alfa. O. 02344. Dobra, będę pamiętał. Bierzemy motorek i jedziemy do bunkru alfa wsadzić dyskietkę. A później, mam nadzieję, że pojawi nam się restop. Wykonamy fajną misję. Może spadną nam teraz płetwy, bo snorkel mask już posiadamy. Jakiś event wyskoczył. Okej, no to run. Na razie straćmy sobie energię, bo mamy jej ponad stówkę. Zajechali Simsonkiem na dzielnie. Czy ja tutaj mam jakieś tikety? Jestem właśnie mega ciekawy. Czy ja mam tiketiki? Sprawdźmy. No. Są tikety. 30. Czyli otworzymy sobie na pewno dwie skrzyneczki. Dobra. Trzy skrzynki sobie od razu otworzymy w bunkrze alfa. Może nam coś ciekawego spadnie. 0, 2, 3, 4, 4. Tak, dobrze, pamiętałem. Nice. Zombiaczka szybciutko. Na Pyrkensa jednego. Pyk. Floppy niech się wczytuje. I idziemy, otworzymy sobie skrzyneczki. Czyli szybki bunkier alfa. Dobrze, że zostały mi te etykiety. Bo słabiutko coraz bardziej z broniami jest. Kolejny Glock. No i dobra. Trzy skrzynki będą otwierane, do tego floppy. O kurczę, dzisiaj będzie niezły drop. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę za to. Jeżeli tego nie zrobiłeś, zapraszam Cię właśnie do wykonania tej czynności. Może tak to nazwijmy teraz. Dobra, to weźmy. I to na razie tyle, po resztę sobie wrócę po odcinku. O, dwie bronie, nice. Dwa silniki, też spoko. Bandaż, paliwo, magazynek. Może jeszcze dropnę jakiś jeden magazynek i uda nam się ulepszyć jakąś broń. No i ostatnia skrzynka. Tyle akarów, dawno się nie posypało. Dobra, ja mega zadowolony. Więc tak, nawet zostało C4 jeszcze. Się posypało. Dobra, weźmy emeczkę. Zróbmy tak może w ten czas. Cyk, 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 cyk. Okej, to mamy zrobione. To teraz, moi drodzy, ja idę odłożę tikety tutaj wyżej do szafek.
No i lecimy na strefę multiplayer. O proszę, pojawił nam się jakiś event jeden i drugi i trzeci. Dobra, najważniejszy jest na chwilę obecną rest stop. Mamy na niego 5 minut, ale ja sobie wrócę na chatę. Odłożę wszystkie rzeczy, zahaczymy sobie airdropa, później rest stopa i zrobimy flapiego, a następnie strefę multiplayer. Czyli dzisiaj dosyć długi będzie odcineczek. Wsadźmy sobie wszystko do naszego baseniku. Mam nadzieję, że na flapim nie będzie skrzynki do przywiezienia i nie trzeba będzie ją w acid bad kąpać. To odłóżmy. Paliwo weźmiemy. To odłóżmy, to możemy zjeść. To sobie też zjemy. To mi się przyda. Weźmy sobie same akary. Pompka też się przyda, puszki niech leżą, nieraz się przydają do jakichś zadań. I co? No to mi się wydaje, że tyle. Apteczek nam starczy. Hyc, hyc. No to ciśniemy na restopa. Zatankuj maszynę, drive. Powiem wam, że przydałby się jakiś taki nowy event. Pamiętacie event ze statkiem, event z Mulan, bardzo fajne eventy. Nie wiem dlaczego Kefir nie idzie w tym kierunku. Mógłby dodawać chociaż raz na 2 tygodnie jakiś event okresowy. No chyba, że po prostu to zajmuje tyle czasu, że nie dają rady się wyrobić 2 tygodnie. Nie wiem. Okej. Okay. Szybko wyjaśniamy typków na pyrkę. On miał SWAT armor, dlatego taki silny był. Glock. Wodę możemy wypić. Kolejny Glock. Powiem wam, że bardzo lubię restop z racji tego, że patrzcie ile tu jest jeleni. Naprawdę jest ich masa i na żadnej strefie tak często gęsto nie występują. Dobra, zip gun i cały helmet, a też matki weźmiemy. 17 sztuk to jest naprawdę dużo, jak na takie szmateczki. Dobra, jeszcze motorek. A, to mój motorek, chciałem go przeszukać. To niezły wariat, co? Okej. Trzecia. Zobaczymy ile ich jest. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Powiem wam, że szkoda, że na restopie nie liczy się ta strefa do żadnego skilla. Powinna się liczyć, może w przyszłej aktualizacji to wprowadzą. Niech będzie po prostu zaliczana jako strefa leśna. To by było bardzo fajną opcją moim zdaniem, bo tutaj zabijamy wszystko, farmimy, a nic z tego nie zyskujemy, jeżeli chodzi o skille. To tylko 2 czoperki były. Ja jeszcze bym się przyszedł dalej, to kolejna jest sarna. Która? 11 chyba już, co? Zapomniałem liczyć. 3 typków, 2 czoperki. Aha, tutaj samochodzik jest jakiś zepsuty. No, szkoda. Raz, dwa i to jest mój. Tak. Paliwo, pióro. No to lecimy teraz na airdropa. Coś się pojawiło. A, ten event z oak plankami. Bardzo fajny evencik, powiem wam. Jeżeli ktoś nie ma odblokowanej tutaj strefy zimowej, no to tutaj może sobie bardzo fajnie pofarmić drewienko. Enter. Sarenka. Ej, gościu, gdzie na pięści? Nie świruj. Mi się wydaje, że będzie maczeta spadnie. Czuję to, że spadnie maczeta albo Skull Crusher. Zobaczymy. Bo tu airdrop zawsze słaby. Mogliby troszeczkę zwiększyć tutaj dropa. O, Sav Blade Maze. No to mi się podoba. I Connecting Rod. Coś mi się nie chce wierzyć w to, że Connecting Rod. O, jeszcze Glock spadł. Że Connecting Rod wypada z airdropa. Może kurczę zwiększyli drop. Napiszcie w komentarzu, czy jak kiedykolwiek wypadł wam właśnie z restopu Connecting Rod. Ja wiem, że zazwyczaj on mi wypadał, jak odkaziłem skrzynkę w Acid Bad. Bardzo ciężka rzecz do zdobycia.
Dobra. To teraz zróbmy tak. Wróćmy na chatkę. Odłożymy te wszystkie rzeczy, nakarmimy pieski i pociśniemy teraz na Flappiego. A strefę multiplayer zostawimy sobie na sam koniec. 2 godziny 32 minuty. Super, pięknie. Zobaczcie, wykonaliśmy jeden rest stop i ponad godzinę mamy krócej już rośnięcie, wylęganie piesków. Niech będzie wylęganie. Run, właśnie, energię miałem tracić, a ja cały czas tracę paliwko. Przyzwyczaiłem się do tego jeżdżenia cały czas. Coś mi się wydaje, że ta skrzynka jednak będzie zakażona i będę musiał ją wstawić na bagażnik. Że nie będzie tak łatwo w tym odcinku. Nie. Ale mamy, patrzcie, piesek, pięknie, jest papi i jest skrzynka. Są też 3 zombiaki, 1 sarna. Nie będę ich bił szkodami broni. Zobaczmy, co spadnie ciekawego. No, jestem mega ciekaw. Uwaga! Wow! Beretty. 3 plejty, nice. Akar. Apteczka, kolejny plejt. Silniczek. Za co bym mógł to zmienić na razie? To coś najważniejsze bym wziął. Czemu to nie chce się zestakować? A, zestakowało się, dobra. To i to. No dobra, zipgun nie jest potrzebny. Wezmę zamiast zipguna te płytki. No i to by było na tyle. Powiem wam, że w miarę jestem zadowolony. Piesek znaleziony, granatnik wydropiony. No to dosyć dobry drop, moim zdaniem. Okej, okay, teraz lecimy sobie. Musimy pojechać. Nie. Nie, to trzeba ten drive. Niestety nie mamy już energii, 23, a szkoda mi jest ją zużyć. A szkoda mi jest stracić monet. O, może w ten sposób na wykupienie energii. Wolę paliwo zwastować. Witchka też się, widzę, jest zrespiona, ale chyba nie chce mi się z nią walczyć. Zobaczymy po strefie multiplayer, jak uda nam się szybko zdobyć tego buffa. I co tam się zmieniło, oczywiście. Coś tutaj leży. Co to leży? Aha. To było? Jakoś nie zwróciłem uwagi na to nigdy. Okej. Okay. Kostium pierwszy. Gaz. Burner, tak? Burn. On będzie tak palił tym gazem, tak? No spoko. Activate. No, jestem ciekaw i to nawet bardzo. Dobra, musimy pozbierać troszeczkę anomalii. Trochę czasu mi to zajmie, oczywiście to jest zrobię lupa lub coś, ale pierw sprawdźmy, jak wygląda ta strefa. Co się zmieniło? Alright, jakiś ziomuś. Hello. Dobra, na początku zróbmy tak. Nie mogę podnieść tej anomalii? Ej, o co tu chodzi? To jest takie jakieś leczenie? Nie gadaj, że są teraz przeciwnicy, którzy... O bracie, teraz dostaję damage? Wow! Wow! Tego się nie spodziewałem w ogóle, że będę mógł w końcu tutaj walczyć na tej strefie. Dobra, muszę uciekać, stary, bo mnie płamią. No! Dobra, udało się. Lecz się, Farel. Co tutaj się dzieje? Tego się w ogóle nie spodziewałem. Jakiś the big one. Dobra, niszczmy pierw te kokony. Dobra, jest jakaś ekipa. Dobra, lecz się, Farel. O kurczę, dodali potwory na strefę. Rewelacja, rewelacja. Widzę, biegnie on. Niech zginie. Dobra, pokonali go. Kurczę, też bym chciał go pokonać. A, to jest palnik, po prostu palnik, którym się leczymy. No, łatamy po prostu dziury w swoim kostiumie tym.
Ej, spoko, naprawdę. Good game. A, GOG napisamy jest good. Dobra, trudno. Zrozumieją. Boom. Boom. O kurcze, ty. Ale ich z przodu jest. To zakażone jakieś zombiaki, nie? Dobra, dobra, anomalie zbieraj, Farel. No to powiem wam, że teraz dropienie anomalii jest o wiele, wiele, wiele trudniejsze. Dobra, połamany, no target. Uuu, jakieś malutkie jeszcze są zombiaki, ej! Mega, nie wiedziałem o tym. Tu ma jakiś dodatkowy buff, spell, że tak mocniej atakuje, czy o co chodzi? Nie wyłączyłem komunikatów subskrypcji, więc będziecie mieli co jakiś czas mik mik ha, zapomniałem. Dobra, uleczmy się teraz. No jestem ciekaw teraz bardzo, czy dalej będziemy dostawali tylko i wyłącznie nagrodę oczywiście po wykonaniu całego zdania buffa od Firearmsa, czyli zwiększony atak, czy coś jeszcze będziemy dostawali? Dobra, ja blokuję. Uciekł. Nie, przerzucił się. Dobra. O kurczę, powiem wam. Nie spodziewałem się, że to będzie takie trudne tym razem w tej strefie. Dobra, zebrane. Okej, moi drodzy, no to ja co? Będę robił lupa. Pozbieram wszystko i zobaczymy, jaka jest nagroda. Moi drodzy, powiem wam tak, bardzo ciężko i bardzo mocno utrudnili nam zdobywanie właśnie wszystkich anomalii przez te potwory, które się respią na tej mapie, ale sprawdziłem w internecie, niestety nic innego nie dostajemy, tylko i wyłącznie buffa do Firearmsa, czyli będziemy przez 24 godziny mocniej atakowali. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Last Dayoner w Survival, jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, hej!